Panie prezesie, dzisiaj spotkanie w Urzędzie Miasta, pan prezydent Michał Litwiniuk i czeka nas podpisanie umowy. Powiedzmy, że już jest po. Wszystko poszło sprawnie. Do czego ta umowa zobowiązuje was? Czego oczekujecie? Co oferujecie miastu? Umowa zobowiązuje nas do współpracy z Muzeum Południowego Podlasia w kwestii kultywowania pamięci lotnictwa Południowego Podlasia, bo nie tylko jednostek naszych, których myśmy służyli, ale też wszystkiego tego, co działo się od w zasadzie 125 lat, bo musimy pamiętać o tym, że w bieżącym roku mija 125 lat od momentu, kiedy Czesław Tański wykonywał swoje pierwsze loty lotnią w okolicach Janowa Podlaskiego. Zbliża się wielkimi krokami stulecie powstania Podlaskiej Wytwórni Samolotów. Jest jeszcze do tego trochę czasu, ale już zaczynamy nad tym pracować z muzeum i z miastem. Chcemy to uczcić bardzo w szczególny sposób, czyli już odbywają się spotkania takie organizacyjne. Natomiast my mamy na celu zachowanie pamięci też o tym i Podlaskiej Wytwórni Samolotów, o Bielskim Klubie Lotniczym, o Czesławie Tańskim, o generale Górze, który na szybowcu PWS-101, który co prawda wyprodukowany był w Wilnie, w filii Podlaskiej Wytwórni Samolotów, która Podlaska Wytwórnia Samolotów miała filię przed wojną. Jaki to był prężny i potężny, i to w Wilnie oczywiście, prężny i potężny zakład. I ten wspaniały szybowiec został tam wyprodukowany, natomiast zaprojektowany został w Białej Podlaskiej. Trzeba o tym pamiętać. Natomiast później jednostki, okres wojny nieszczęsny, a potem po wojnie cały czas funkcjonowały tutaj jednostki szkolne, Szkoły Orląt, początkowe eskadry szkolne, później 59 Lotniczy Pułk Szkolno-Bojowy, potem 61 Lotniczy Pułk Szkolno-Bojowy, 3 Ośrodek Szkolenia Lotniczego z Komendą Lotniska nr 3. To wszystko funkcjonowało tutaj, było w stałym bazowaniu. Jeżeli nie było jednostki w stałym bazowaniu, inne jednostki szkolne przebazowywały się tutaj, żeby wykonywać swoje zadania. Stąd też lotnisko funkcjonowało tutaj przez bardzo długi okres czasu. My, 61 Pułk razem z Ośrodkiem i Komendą Lotniska funkcjonowaliśmy tutaj przez 25 lat. Pułk został przeformowany, chciałem to zaznaczyć, bo on nie został rozformowany w 2000 roku, jak to się zwykło mawiać, tylko przeformowany w związku z tym, że jednostki lotnictwa przechodziły reorganizację strukturalną i pułki lotnicze zniknęły z mapy tych jednostek. Został tylko jeden, 36 Specjalny Pułk Lotnictwa w Warszawie. Natomiast pozostałe przekształciły się w bazy lotnicze i eskadry. Szkoła natomiast w ośrodki szkolenia lotniczego, jedną bazę lotniczą i dwie komendy lotniska. I dopiero rozformowana ta jednostka bialska została w 2002 roku w grudniu, czyli 2 lata później, a grupa likwidacyjna funkcjonowała do marca 2003 roku. Chcemy to wszystko mieć w pamięci, stąd też dzięki wsparciu pana prezydenta, bardzo dużej pomocy jego urzędników, spółek miejskich, znaleźliśmy to miejsce, zaczynamy je urządzać, stąd też współpraca z Muzeum Południowego Podlasia. Być może będzie szansa, żeby takie z prawdziwego zdarzenia wysadzić, o tym na pewno pan dyrektor powie, w przyszłym czasie na Łomaskiej stworzyć coś większego. Natomiast w tej chwili chcemy, żeby to funkcjonowało. Tam będzie nie tylko część wystawiennicza, ale też część edukacyjna. Będzie sala dobrze wyposażona i spotkania z młodzieżą będą się tam odbywać, a nie w szkołach, jak do tej pory to się tam, czyli działo. Przy Sidorskiej. Na Sidorskiej 23, tam gdzie w tej chwili jest mural. Już niedługo rozpoczną się prace nad monumentem, który będzie przed wejściem do pomieszczenia. Ten monument z łopat, śmigłowcami 2, będzie w zasadzie wszystkie dokumenty, zgody budowlane, wszystko już jest. Możemy rozpoczynać tą pracę. Dodatkowo są prace remontowe i malarskie, tak to określę, tych pomieszczeń wewnętrznych. Czeka nas jeszcze oczywiście umeblowanie, no i stworzenie ekspozycji. Stąd też apel do naszych rodaków, wszystkich, bo nie tylko mieszkańców Białej Podlaskiej i okolic, ale też do wszystkich, wszyscy ci, którzy chcieliby i mają jakieś pamiątki po Podlaskiej Wytwórni Samolotów, po jednostkach szkolnych naszych, które tutaj funkcjonowały, żeby pomyśleć nad tym, czy nie wyeksponować tych w takim miejscu, jak Izba Pamięci tych pamiątek, żeby był większy dostęp do nich. No, wiem, że kolega pułkownika, Franciszek Ostrowski, nie pamiętam dystynkcji, podpułkownik jeździ po Polsce, ostatnio był chyba w Poznaniu, tak. I coś zbierał. Tak, oczywiście muszę powiedzieć, że w zasadzie takimi głównymi naszymi motorkami roboczymi
tak to określę prozaicznie, to są właśnie pułkownik Franciszek Ostrowski, pułkownik pilot i major pilot Jerzy Trudzik. Oni są głównymi sprawcami tego, że zamieszania. Tak, tego głównego zamieszania i oni zaangażowali się w projekt obywatelski. Oni ten projekt obywatelski, który przy naszej skromnej pomocy wygrali. No właśnie, chciałbym dzięki... wspomnieć o tym. Może panie pułkowniku chociaż dwa zdania. Miasto, mieszkańcy, widząc ten projekt, poparli ten projekt i wiążą się z lotnictwem, tak, z wami. W bardzo dużym zakresie poparli, bo zwycięstwo było no, spektakularne, bo ponad 7,5 tysiąca głosów na projekt, to, który wygrał, to się nie zdarzało od czasu powstania takich projektów budżetu obywatelskiego. Czyli podsumowując, miasto Biała Podlaska kocha lotników, lotnicy kochają miasto Biała Podlaska, mimo że lotnisko... No właśnie, wczoraj, jakiś komentarz? Powiem tak, wczoraj widziałem ciekawą rzecz, bo przemieszczając się pojazdem po mieście, usłyszałem, że śmigłowiec prawdopodobnie W3, bo no wiadomo, bezpieczeństwo ruchu drogowego jest ważniejsze niż rozglądanie się za tym, co lata, ale po dźwięku stwierdziłem, że prawdopodobnie było to W3, latało w okolicach dworca, lotniska i ulicy Sidorskiej. Mało kto nie patrzył za tym śmigłowcem. Czyli mogę odnieść wrażenie, bo później w innej części też ten śmigłowiec latał i też widziałem ludzi, którzy się za nim rozglądali, czyli można przyjąć założenie, że mieszkańcy tęsknią i chcieliby, żeby to lotnictwo tutaj się dalej pojawiło. Mamy taką nadzieję. Znajdujemy się na ulicy Sidorskiej 23 przy muralu, który przedstawia nam historię od czasów Czesława Tańskiego do obecnej chwili. Na z prawej strony tam jest Podlaska Wytwórnia Samolotów, zdjęcie. Przy niej powyżej tego zdjęcia jest PWS Samolot 6. Natomiast na tym na ścianie, której frontem, który stoimy, od góry napis jest tam, znajduje się tradycje lotniczego południa Podlasia. Tradycje lotnicze południowego Podlasia. Poniżej znajduje się samolot SB Lim 2, na którym wykonywali loty uczniowie i instruktorzy w 61. Lotniczym Pułku Szkolno-Bojowym, który stacjonował od 1977 roku do 2000. W 90. roku te samoloty zostały po prostu wycofane ze względu na swój resurs i zużycie się. Samoloty grupy LIM. Po tych samolotach przechodzimy niżej, jest Iskra. I Iskra u nas Białej z Podlaskiej stacjonowała od 90 roku do 2000. W 2000 roku 61. Lotniczy Pułk Szkolno-Bojowy został przekształcony w trzeci ośrodek szkolenia lotniczego. Wówczas przez 2 lata tu szkolono lotników na właśnie na poniższej, na samolocie, nie samolocie, śmigłowcu Mi-2. Te numery nie są przypadkowe. Nie, bo to ten numer 006 to jest seryjny numer. On prawdopodobnie w 1956 roku jako szóstka był wyprodukowany w Mielcu, ta szpareczka. I latał u nas. Także następnie ten samolocik został w 2019 roku odprowadzony z Białej Podlaskiej do Mielca. Obecnie on jest w rękach prywatnych. Tu mamy też fajne napisy. Muzeum Południowego Podlasia Białej Podlaskiej i Stowarzyszenie Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP Oddział Bialsko-Podlaski. Dlatego, że za tą ścianą jest w sumie wasze królestwo. Ono powstaje. Tak, bo my jesteśmy jakby spadkobiercami całej historii lotnictwa, jak to wcześniej powiedziałem, Czesława Tańskiego do dzisiaj. I chcemy to przekazać społeczeństwu bialskiemu, ludziom, no, mieszkańcom i nie tylko, i przyjezdnym, żeby po prostu coś po nas lotnikach tu zostało w Białej Podlaskiej. I ta Izba Pamięci będzie otwarta dla wszystkich. I jak to powiem, bezpłatnie. Lekko przenieśliśmy się na drugi róg budynku, obiektu. Właśnie tutaj są te drzwi do tej Izby Pamięci. I tutaj również jest ta druga część muralu, o której pan wspominał. Kto ten mural wykonał i czy wy jako lotnicy jesteście zadowoleni z pracy chłopaków? Przede wszystkim bardzo jesteśmy zadowoleni, tak jak i przechodnie tu przechodzą i czasami mówią, coś pięknego powstało w Białej Podlaskiej. A wykonawcami byli właśnie tutaj na dole, są dwa nazwiska, Mateusz Rokicki, szef, i jego pomocnik Roman Derlacz. Tu widzimy na tej fotografii właśnie Podlaską Wytwórnię Samolotów, zdjęcie z tamtego okresu. Powyżej jest samolot PWS-6.
ciekawostką jest 61. Taki numer był samolotu. I on nam się kojarzy z 61. Lotniczym Pułkiem Szkolno-Bojowym, który stacjonował, jak wcześniej mówiłem, tu w Białej Podlaskiej. Czego wam życzyć na koniec? Czy wam pomóc? Zdrowia przede wszystkim, bo no niestety jest nas coraz mniej, a i więcej nie będzie i staramy się właśnie dlatego zachować tą pamięć, żebyśmy po prostu dokończyli to dzieło, otwarcie takie uroczyste jest planowane na 12 września. Mamy już przydzieloną orkiestrę sił powietrznych, spodziewamy się też kompanii honorowej i być może przelotu samolotu. Wystąpiliśmy o to z wnioskami do dowódcy generalnego i inspektora sił powietrznych. Mamy nadzieję, że tak będzie. Oczywiście liczymy na to, że uda się. Dość fajny plan tej uroczystości, nie będę zdradzał, ale jest dość ciekawy. Czyli się do rozkaz zamknięte, rozumiem. Jak mniemam, jeżeli to się uda, to co chcemy, to tak. Natomiast oby nie ograniczyła nam tego wszystkiego sytuacja pandemiczna. Nasz materiał na portalu zatytułowaliśmy w ten sposób. Przy Sidorskiej zacznie ponownie bić serce lotników południowego Podlasia. Czy coś w tym jest? Na pewno, bo nas jest w tym Stowarzyszeniu Seniorów Lotnictwa Rzeczypospolitej Oddział Biała Podlaska około 40 członków. Są bardzo zaangażowani koledzy, to jeśli można, niektórych wyróżniłbym, majora Krzysztofa Kulczyckiego, Wojtka Stachowicza, Jerzego Trudzika, który swoje serce oddał w ten mural, no prezesa nie omieszkam, prezesa na samym początku, pułkownika pilota Wiesława Sokołowskiego. Wielu, wielu innych też, w tym, tak jak Waldek Rutkowski, brało czynny udział w tych pracach i biorą do dzisiaj. W tym momencie jeszcze podziękować prezydentowi miasta Biała Podlaska, bo żeby nie pan prezydent Michał Litwiniuk, to prawdopodobnie przyjazny nie byłoby tego muzeum naszej Białej Podlaskiej. ZGL-owi trzeba podziękować za pomoc PC, Wodkam, także te... Po chwilę musimy się cofnąć. Wyście do tej pory z tą izbą funkcjonowali na Bielskim Lotnisku, ale w momencie zjawienia się tam wojska musieliście tamte pomieszczenia opróżnić, opuścić i szukaliście pomieszczeń Białej Podlaskiej. Tak. I właśnie znaleźliśmy to przy współpracy z RGL-em, a dużym wkładem Adama Wiczuka, który wynalazł nam taką izbę. Przyszedłem tu z kolegami, zobaczyliśmy, jest piękna, fajna, no i miejsce bardzo, przede wszystkim miejsce, można powiedzieć, że to w centrum tej Woli, tego osiedla i warto to było w to się zaangażować. Ludzie przyjazni, gdzie kto z kim się nie spotykaliśmy, to zawsze była podana ręka, czy nawet współpraca. Także nawet mieszkańcy z drugiego, trzeciego i czwartego piętra podczas malowania tego muralu dla pana Romana i Mateusza kawę i herbatę wystawiali tak na parapet. Tak było, było tak, że przyjaźń wiązała się. Oni nawet odchodząc mówili, że wspaniali ludzie są tu na południowym Podlasiu, w Białej Podlaskiej. Także dziękujemy wszystkim i tym wykonawcom, no i na otwarcie. A które odbędzie się 12 września 2021 roku. Nieoficjalnie chcę powiedzieć, podobnie będzie na tym otwarciu kosmonauta polski. Pierwszy lotnik, generał Mirosław Hermaszewski i wielu, wielu innych generałów. Mogło być to tajemnicą, ale w końcu nie musiał. Nie mogłem, musiałem pęknąć. Swoją pamiętam. Manometry różnego rodzaju, ciśnieniowe, potencjometr do odstawiania, włączenia, wyłączenia chromu, to jest teraz tak, tutaj jest właśnie do oddychania. To jak się oddychało, to te płucka chodziły.